Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, ale nie jest to nowy całkowicie odcinek, tylko upgrade'ujemy poprzedni odcinek, który był o Side 3. Tak się akurat złożyło, że w trakcie montowania odcinka o Side 3 pojawiła się w ostatnim dniu. Kiedy film już miałem gotowy, pojawiła się nowa wersja oprogramowania, która powinna usunąć niektóre z błędów, które udało nam się chyba też w tym moim odcinku pokazać, więc nie pozostaje nic innego jak zupgrade'ować Side 3, zupgrade'ować Ultimate'a tą nowszą wersją. Ona nie jest jeszcze ostateczna, ale mam nadzieję, że niektóre z tych błędów, które ujrzeliśmy ostatnio, naprawiła. No więc zobaczymy. System jeszcze nie mam zaktualizowany. Spróbujemy to zrobić teraz wszystko na żywo. Pliki z aktualizacjami z nowym oprogramowaniem można ściągnąć z Atari Age. Nie wiem jak dziś, zaraz sobie może sprawdzimy, czy są już na stronie Flash Jasketa, ale na Atari Age już się pojawiły. No, spróbujmy. Tu jesteśmy na stronie Atari Age, gdzie mamy nowe oprogramowanie. Zobaczcie, 14 godzin temu się pojawiło, czyli akurat wczoraj. Także świeżutkie. No, ściągamy. Albo dobrze, najpierw zobaczymy jeszcze, czy przypadkiem nie ma na stronie FJC. O. Firmware Loader. No i zobaczymy. No nie, tutaj jest jeszcze niedostępne. Mamy informację, że jeszcze to nie jest dostępne, więc ta wersja też jest chyba jeszcze jakąś wersją beta. No ale zobaczymy. Dobra, ściągamy. Side 3 Loader. Nowa wersja. I firmware do Ultimate'a obsługujący Side 3. Też ściągamy. Dobra, tu już mamy załatwione. Teraz zobaczmy, co to się ściągnęło. Spakowane, tak? Rozpakowujemy. Aha. A to sobie weźmiemy tutaj. Przekopiujemy. O. Żebyśmy mieli wszystko pod ręką. To też wyodrębni wszystkie. Dobra, a to sobie usuniemy, bo to nie lubię, kiedy tak mamy za dużo. Dobra, mamy S3 Loader i Ultimate Side 3 Firmware wersji z 17 października. A dzisiaj mamy, przynajmniej dla mnie jest 18. No i teraz, co z tym zrobić? Trzeba by to chyba zgrać na kartę pamięci. Tą, którą używamy chyba w CD, ewentualnie w SJUSD, bo nie jestem pewien. Wiem, że loader CD3 można uruchomić bezpośrednio z CD3, więc sobie wkładamy kartę pamięci CD3. No i tutaj mamy, jak pamiętacie z poprzedniego filmu, folder top, to sobie załadujemy, a na wszelki wypadek jedno i drugie. Dobra, karta pamięci CD3 załatwiona. Na wszelki wypadek jeszcze sobie weźmiemy, to załadujemy na kartę pamięci z SJUSD. Bo o ile, tak jak mówiłem, upgrade CD3 będzie możliwy bezpośrednio z cartridge'a, to nie wiem jak z upgrade'em Ultimate'a. Zawsze to robiłem z zewnętrznego
urządzenia. Tu inne, o, i tu sobie wciśniemy. Dobra. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. To tyle chyba pracy na PC-cie. Wracamy do naszego CD3. W tej chwili mamy tutaj system tak, jak ostatnio żeśmy go zostawili, a teraz nie wiem, która karta jest do czego. Ta jest chyba od CO2SD. Dobra. Czyli ta będzie od CD. Chyba zaraz sprawdzimy. Podobno tu można na gorąco wyciągać te karty, także spróbujmy sobie. No ładnie to. Kaczyc od razu zauważył, że nie ma karty. Wrzucamy sobie tą. Odczytuję. Mamy plik S3 Loader XX. Podobno FJC tak opisał, że wystarczy to uruchomić. Sprawdźmy sobie jeszcze wcześniej. Mamy w tej chwili wersję 0.12. Jeszcze wejdziemy w Ultimate'a. Jest Kumek. No właśnie, nie wiem jak z Kumegiem, czy to na wszelki wypadek włączymy standardowy system Atari. Pamięć może być duża. Tu mamy PBI wyłączone. Dobra. Wracamy z powrotem do CD. No i próbujemy. Uruchamiamy S3 Loader. Flash Tool. Obecna wersja 0.12, nowa wersja 0.15. Czy update'ować? Jest. No oczywiście podczas tej operacji absolutnie nie można wyłączyć komputera, nie może zabraknąć prądu albo tudzież innych. Szybko poszło. Prezakator reboot. Na pierwszy rzut oka, ja jeszcze może na wszelki wypadek wyłączę komputer i go włączę jeszcze raz. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. No, mamy 0.15 i doszły nam jeszcze tutaj inne rzeczy. Czyli rozumiem, że można sobie teraz... Aha, tu się nic nie ustawia, to jest tylko informacja. Strona w górę to jest Shift Control Up. Shift Control Down to jest w dół, Home, Control A, koniec plików, czyli koniec folderu, może Control Z, początkowy folder, tak, Home i Parent Folder P. No, czyli dodano jakieś nowe możliwości. Dobra, czyli CD3 mamy zupgrade'owany, ale wypadałoby teraz jeszcze dodatkowo zupgrade'ować sobie, tak myślę, Ultimate'a, żebyśmy mogli te testy przeprowadzić tak w pełni. Z tym będzie już kłopot. Znaczy kłopot w tym sensie, że trzeba uruchomić plik ATR. No z CD nie uruchomimy go, no bo CD przed aktualizacją oprogramowania Ultimate'a nie odczyta nam ATR-ów. Chyba, tak mi się wydaje. Chyba, że odczyta. Ale z tego, co chyba pisał FJC, to należy wyjąć wszelkie urządzenia. No i wypadałoby teraz uruchomić z czegoś, jakiegoś zewnętrznego urządzenia, ten nasz plik ATR. No a my mamy to na CO2SD. Czyli spróbujemy sobie to zgrać. Nie będziemy chyba musieli tutaj nic sobie naciskać. Wchodzimy starego, dobrego CO2SD. O, tu widzę, że nawet mamy jakieś pozostałości inne. No i tu mamy ten Ultimate. Tylko on jest chyba robiony pod Spartę. Ciekawe, czy tak się uruchomi? Nie, tak się nie uruchomi. Tak, tutaj chyba musimy włączyć Spartę. Czyli tak, zapisujemy ustawienia. No i butujemy jeszcze raz komputer, czyli tak, option, boot.
Właśnie nie wiem, czy z X-em, czy bez X-a. Uflash. Ładnie nam zweryfikował. Teraz co my tu mamy upgrade'ować? No właśnie, teraz już nie wiem. Musimy chyba jeszcze raz wyjść i zobaczyć, jakie tam, co było do upgrade'u, bo nie będziemy upgrade'ować całego Ultimate'a, tylko poszczególne jakby sloty, banki. A ja nie wiem, jakie. To jeszcze raz. Teraz już wiemy, że to się tak uruchamia. Co tu musimy zupgrade'ować? Ultimate PBI i BIOS. BIOS i Ultimate PBI, czyli te dwa sloty. Ultimate PBI i BIOS. Ok, tu jest. O, czyli mają BIOS, chyba to, co w tej chwili jest podświetlone, i PBI BIOS. Okay, i PBI BIOS. Tak, to będzie to chyba. No dobra. Mam nadzieję, że to dobrze zrobiłem. Czy jeszcze jest jakiś w BIOSie pluginy, ale no, tego chyba nie mam co upgrade'ować. Teraz trzeba wyłączyć komputer. I wyłączymy go już bez SIO. Mamy włączoną Spartę, więc się Sparta odpala. Zaraz sobie ją wyłączymy. Ok. No to sprawdźmy sobie od razu info. Wersja 3.11, a nie pokazałem, jaka jest wersja wcześniejsza, ale nie było 3.11, bo tutaj pojawi nam się SIDE 3. Czyli mamy zupgrade'owane. To chyba teraz możemy przejść do testów. Wkładamy nasze SIDE 3, nupka funkiel. ESXi 3 loader. Aha, to jest ta karta pamięci z mniejszą liczbą plików. Zmienimy sobie ją. A, tu już jest standardowa karta pamięci. No i co nam się wcześniej wykrzeczało? Pamiętacie? W katalogu TOP mieliśmy problemy z grą 180, która sama gra się uruchamiała, ale po wyjściu z gry robiły się śmieci i wtedy zdiagnozowaliśmy to, że to jest chyba prawdopodobnie problem loadera z Kumegiem. Zobaczymy, czy to zostało rozwiązane. Dobra, gry nie musimy uruchamiać. Wychodzimy. Nie. Nadal są śmieci, czyli problem z Kumegiem nie został rozwiązany jeszcze. Wyłączymy sobie Kumega. Zostawimy system Atari. Jeszcze raz. Mamy grę. Wychodzimy z gry. Tak, czyli nadal Kumega zalecam wyłączyć, żeby to nie było żadnych konfliktów. Alleycat nam się uruchamiał poprzednio, tylko to chyba działało prawidłowo nawet po wyjściu. Tak mi się coś zdaje. Bank też miał problemy, ale to chyba były problemy właśnie z Kumegiem, nie? Tak mi się kojarzy. Że tu
z wyjściem z programu był problem. Tu już jest ok, ale to chyba był właśnie kumek. To, co było poważniejsze, to gauntlet, prawda? A jeszcze był drop zone, ale w wersji ATR-owej. Zobaczymy, jak tu będzie ta symbioza CD3 z Ultimate'em, ale najpierw sobie gauntleta uruchomimy. Oczywiście tu nie trzeba go tak szukać, można wpisać nazwę i on się wyszuka sam. Mamy gauntlet, uruchamiamy. Zrobimy dokładnie tak jak ostatnio. Nie. Problem z gauntletem nie został rozwiązany. No, tu się dzieje dokładnie tak samo. A to nie jest problem z tym plikiem, bo pod AVG kartem wszystko się uruchamia normalnie. Czyli tu nadal mamy nie do końca tak, jak to powinno działać. Z pozostałymi grami chyba tutaj już nie było, znaczy jeśli były problemy, to były to powtórzone problemy, czyli takie jak problem z kumegiem, no to z tym można sobie poradzić. Po prostu wyłączamy kumega i mamy po sprawie. Gauntleta nadal to nie działa. Rescue on Fractalus w wersji kartridżowej, bo nie mamy jeszcze uruchomionych ATR-ów. No, tutaj się fajnie robi. A pod VBX-e tam były pliki takie, które nam się nie chciały uruchamiać. Zaraz to sprawdzimy właśnie. No dobra, to lecimy do plików pod VBX-e. Ja tak sobie to myślałem później i nie jestem do końca pewien, czy to problem jest właśnie z VBX-e, czy z folderem, w którym są te pliki. Ale sprawdzimy to. Czyli tak, uruchamiamy VBX-e, a stereo też możemy. Dobra. To są gry. Gry się uruchamiały. Nie uruchamiały się dema pod VBX-e. Przynajmniej tutaj te. Old school. Proszę. Działa. Jest. Dobra, czyli tego typu błąd został poprawiony. Nie wiem do końca, czy to był problem z VBX-e, ze współpracą CD3 i VBX-e, czy tylko jakiś problem. Bo tak doczytałem gdzieś, że ludzie też mieli podobne problemy, ale zauważyli to na zwykłych plikach z grami, nie pod VBX-e. Czyli prawdopodobnie tam, gdzie w folderze były pliki do uruchomienia i jakieś jeszcze foldery dodatkowo, czyli był taki mieszany, zawartość katalogu była mieszana, czyli były i foldery, i pliki, to właśnie mieli problemy z uruchomieniem tego. Więc może to było to i to zostało usunięte. O, kolory nam się zmieniły, bo paleta barw VBX-e nie została wykasowana prawidłowo. Poprawimy sobie to. Ciekawe, czy wróci nam... Aha, bo nie wiem, jak mamy ustawione.
wrócił nam do katalogu po wyłączeniu, a mamy ustawione na konkretny chyba plik. No szkoda, to by mogło być jeszcze poprawione, że skoro mamy ustawione na jakiś konkretny wpis, to po wyłączeniu i włączeniu komputera powinniśmy wracać na ten konkretny plik, a wracamy do katalogu. Ale to nic. To jest drobnostka. Co tu nam się jeszcze... Właśnie, tu nam się nic nie uruchamiało, oprócz zdjęć wapniaka, które są w dodatkowym folderze. I w tym folderze już są same pliki wykonywalne. I to jest właśnie chyba to, że tu był problem, bo w tym katalogu jest zarówno folder i pliki. No zobaczymy, Crisis. Tak, to już działa. Super. Aha, elegancko. No i jeszcze zombie. Pięknie. Uruchamia się. Czyli jeden problem, ten, który ja zauważyłem, został wyeliminowany. Kumek na razie jeszcze nie i plik kartridża z gauntletem na razie też jeszcze nie. No to co? Teraz spróbujemy pliki ATR. Czyli musielibyśmy najpierw uruchomimy odczyt plików ATR tylko z CD. Troszkę lepiej to wygląda, ale niepotrzebnie nam... Aha, bo do tego katalogu wraca. Dobra, wcześniej się pojawiał taki biały pasek, teraz już go nie ma. Czyli tu zostało to też poprawione. Mamy ATR, no to wejdźmy sobie do gier top i zobaczmy, co tu, tak, mamy już pliki ATR widoczne i sprawdzimy sobie to, co mieliśmy problem ostatnio, czyli to był DropZone. DropZone wersji ATR. Spróbujmy. Pamiętacie, co się działo? Gra się uruchamiała, ale przy próbie rzucenia bomby zawieszała się. To prawdopodobnie, bo w AVG karcie też się tak działo, jeśli wczytywaliśmy to z poziomu kartridża, a nie kabla SIO, czyli to może nie być błąd, tylko taka właściwość. Tak, tu jest to samo. Więc teraz spróbujemy sobie przejść do Ultimate'a i zrobimy totalne powiązanie Ultimate'a z CD. Mam nadzieję. Czyli tak, tu wiąże się z tym, no wyłączymy sobie już VBX, bo to nam ładnie działa. Tu musimy włączyć PBI BIOS i chyba resztę zostawiamy, czyli tu zapisujemy. OK. Wychodzimy. A, co się dzieje? A, dobra, no jasne, przecież to trzeba wcisnąć tutaj L. Rzadko używam tego trybu. O, i tu już się pojawia CD3 loader. Czyli tak, jeszcze raz zrobimy to. Wyłączamy komputer. Włączamy go na przykład z wciśniętym klawiszem Help, żeby od razu uruchomić Ultimate'a. W Ultimate'cie wciskamy L jak loader. Uruchamia nam się loader, ale nie ten z CD3, tylko ten w Ultimate'cie. I spróbujemy uruchomić nasz... Tutaj od czasu do czasu tak mi wibruje, ale to jest pad, który jak wyłączę Atari i włączę, to on się ponownie synchronizuje. DropZone wersji ATR. No to spróbujmy. Nie wiem, czy nie trzeba Basica. A, jest jeszcze jedna nowość. Zaraz wam powiem o tym. Działa. Działa, działa. Co, wszystkie bomby już wypuściłem?
To dobra, to zabijemy się. No, okej. Okay. Dostaniemy jakąś bombkę? No, nie dostaliśmy. Ale pięknie, czyli teraz już jakby symbioza Ultimate'a z Seed jest chyba pełna. Czyli po uruchomieniu pliku ATR, ale z menu loadera budowanego nie w Seed, tylko w Ultimate'cie, ładuje nam się już poprawnie. Zobaczcie. To był plik ATR. Bomby nie zawieszają gry, czyli błąd, znaczy błąd, no ta właściwość ładowania została po prostu stworzona, bo wcześniej Ultimate bez aktualizacji nie odczytywał w ogóle plików ATR. Czyli w tej chwili działa to dokładnie tak samo jak w AVG karcie, czyli przy wczytywaniu bezpośrednio z cartridge'a jest problem, zawiesza się w tej grze rzucanie bomb. Natomiast przy wczytaniu przez kabel SIO już wszystko działa normalnie. I tutaj wprawdzie nie mamy kabla SIO, ale Ultimate, jeśli to wczyta ten plik ATR, to już jest normalnie. Ale wiecie co? Teraz dopiero zauważyłem. Muszę to wam pokazać. Wyłączymy. Tak. Może nie będę całkiem przekręcał, bo to było chyba widoczne. Dioda. Dioda gaśnie. A teraz zobaczcie, jak i okazuje się, o, mruga, ale okazuje się, że tam jest jeszcze czerwona dioda. Ta zielona całkowicie jakby zagłuszała tą czerwoną. A tu podczas odczytywania plików okazuje się, że jest jeszcze czerwona dioda, która sygnalizuje odczyt. Bardzo fajnie, że jest jakieś ostrzeżenie czy komunikat właśnie w postaci świecenia tej diody, że coś jest odczytywane. Wtedy wiemy, że CD3 pracuje, a nie zawiesił się na przykład. W Ultimate tego nie w Ultimate, tylko w AVG karcie nie ma żadnej kontrolki, przynajmniej na razie. I tam jest kłopot, bo nie wiemy, czy pracuje, czy nie. No, wczytajmy sobie to drobzone już jeszcze raz i zobaczcie, jak dioda tutaj działa. Nawet nie muszę option wciskać. Bardzo fajna rzecz, bo to jest jakby z automatu chyba wyłączane. Czerwona dioda tam sobie pyk, 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 mruga i się uruchamia. No pięknie, pięknie. Spróbujmy jeszcze jakieś inne pliki ATR-owskie wczytać. Pamiętacie, tam był biedny pies Antoni. A, tu jest, dobra. Jak pamiętamy, to uruchamialiśmy to na AVG karcie przez złącze SIO, bo tak normalnie to się nie chciało uruchomić. No zobaczymy, czy tutaj też się wczyta. To już jest tak skonstruowane, że komputer doczytuje sobie pliki, które są nagrane na dyskietce, czyli to jest taka dyskietka z wieloma plikami, które się doczytują. Uruchamia się. ATR-y działają. Przynajmniej te, które do tej pory uruchomiliśmy. Pewnie to nie jest tak, że wszystko się uruchomi, no ale jest szansa, że spory zapas będzie uruchamiany. Tu sobie wyczyścimy. Co jeszcze? Proszę, to też był plik ATR. I z tego co wiem, to ta gra jeszcze chyba zapisuje sobie stany. Aha, jeszcze pamiętam Gorfa.
że tam nie odczytywał, gra się odczytywała, uruchamiała, ale były problemy z odczytem listy najlepszych graczy, bo wtedy ten system jeszcze tak nie działał. Nie wiem, czy jesteśmy w loaderze. Muszę sobie kolory pozmieniać. Czyli tak, wchodzimy do gier stop i gorfa szukamy. Możemy sobie wpisać gorf. Jest plik ATR. Zobaczymy. Czuję, jakby się pojawiły śmieci, to wcale nie będzie jakiejś tragedii. Bo być może gra po uruchomieniu doczytuje jakby z pewnego obszaru dyskietki ten zapis highscora. Przy braku pełnej współpracy z plikami ATR, no po prostu ten odczyt nie następował. A w tej chwili czyściutko, czyli odczytał. Ciekawe, czy może zapisać też. Zdobędziemy parę punktów. No tam był czysty. Bo sam nie jestem pewien, czy to... Dobra, zabijamy się. O, jeszcze 4 życia. Zobaczymy, czy nas zapisze. 450 punktów. Game over. Jesteśmy. Decide new high push S. Czyli jest szansa, że zapisał. Zobaczymy, sprawdzimy to, nie? Wyłączamy. Aha. Zapominam, że to powinienem wejść do Ultimate'a od razu. Gorf uruchamiamy. No musimy sobie niestety poczekać, aż cały napis, wszystkie napisy nam przejdą. I wtedy pojawi nam się high score. Jeśli tam będzie ten wpis, no to już jest pięknie. Naprawdę pięknie, jeśli się okaże, że CD3 potrafi zapisać plik ATR, czyli dyskietkę. I co? Nie, chyba nie. Czyli bez zapisu. Sam odczyt bez zapisywania danych. Jeszcze właśnie jesteśmy... CD3 chyba to jest, znaczy Ultimate, tak mi się wydaje. Co tu jeszcze z plików ATR? Ballblazer, o! Ballblazer, jeśli się uruchomi, to będzie też fajnie, bo to jest naprawdę wymagająca, bardzo nietypowy jakby loader w tej grze. Na razie nie, ale nie jestem pewien, czy uruchomiłem... z Ultimate'a czy z Seed'a tą grę. Nie, tu jeszcze nie ma. Tu powinny już w tej chwili biegać takie kulki. O, tu jest boot to loader. Właśnie, jak to sobie zapiszemy, to już nie będziemy tak musieli uruchamiać tego Ultimate'a za każdym razem, bo nam się chyba ten nasz loader uruchomi automatycznie, który będzie potrafił Blue Max.
Zobaczcie, tu już pamiętacie poprzednio tego Bulmaxa? Tam już czołówka się źle pokazywała. Gra się potem uruchomiła, ale w czołówce było źle. Natomiast tu już jest... Super. Czas na krótkie podsumowanie. Bardzo fajnie, że FJC pracuje cały czas nad oprogramowaniem. Zostało jeszcze parę rzeczy do poprawy. To, co z początku nawet nie zauważyłem, no bo nie raziło mnie po oczach, więc nie było do zauważenia tak na pierwszy rzut oka, to dioda. Czyli da się programowo ją wyłączyć. Zostało to zrobione. Okazało się, że tam jest jeszcze druga dioda, czerwona, która nam pokazuje stan prasy urządzenia podczas wczytywania. Super. Kolejną rzeczą to jest uporanie się z symbiozą, czyli z połączeniem Ultimate'a z ID3. Tutaj też to fajnie już zaczyna działać. No tutaj ten Ball Blazer nie uruchamia się jeszcze tak, jak powinien. Być może to jest kwestia taka, że no tak jak mówiłem, tam jest dosyć specyficzny loader i może się okazać, że on nie będzie działał w ten sposób, że to trzeba jednak przez złącze SIO wczytać. Ale na przykład Drop Zone, jak zauważyliście, już uruchamia się prawidłowo. Nie ma potem zawieszania się, czyli część błędów. Aha, te pliki pod VBXE. Tam nie wiem, czy był problem z VBXE, czy tak jak mówię, z tym, że w jednym katalogu jest zmieszana zawartość, czyli są i katalogi, i pliki. To też już zostało poprawione, czyli idziemy do przodu. Wszystko przed nami. To jest też jeszcze nieostateczna wersja. FJC pracuje nad tym cały czas i pewnie będą się pojawiać kolejne upgrade'y. Coraz lepiej działające oprogramowanie. Coraz lepszy karcicz. No bo samo urządzenie bez poprawnie działającego oprogramowania jest mniej użyteczne. Można się bawić w niektóre pliki, a niektóre niestety nie. Im więcej tych plików można uruchomić, tym lepiej. Tylko tak dalej. A ja dziękuję za uwagę, że byliście przez tą chwilę ze mną jeszcze raz. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć.